Jeżeli chodzi o pana Natana Mośkiewicza, to go pamiętam z tej racji, że ja niedaleko, ja jak i moi koledzy, myśmy mieszkali. Ja tutaj przy Starym Rynku, ulica Kościuszki, on mieszkał na ulicy Przyjemskich. O, niektórzy to mówili, że Żydzi to nie tego nie, ale nie mogę sobie nic powiedzieć na temat Żydów. Natana Mośkiewicza pamiętam jako dziecko, no nie wiem, 8-10 lat, jak on przy synagodze koźmińskiej siedział na takim zydelku zawsze, codziennie. Także tu jest ostatni Żyd z Koźmina pochowany. No i to w 1969 roku był pochowany. Także Nyska to wjechała tam. No i zaś później to był przeniesiony, nie, i to był pochowany. Nie?